8 marca 2018 roku na stronie Epic Games dostaliśmy nową, oficjalną wiadomość dotyczącą Fortnite'a. Jak wiadomo, w Fortnite'a możemy pograć na PC-tach oraz konsolach takich jak PS4 czy też Xbox One, ale to już tylko kwestia czasu. Jak zapowiedzieli twórcy, już od 12 marca startuje aplikacja Fortnite Battle Royale na iPhone, czyli system iOS. Zgłoszenia można wysyłać od poniedziałku 12 marca, a z miesiąca na miesiąc następne osoby będą zapraszane w celu poszerzenia liczby graczy. Co ciekawe, jeżeli bylibyście osobą, która dostanie takowe zaproszenie, to tym samym będziecie mogli wciągnąć swoich znajomych do rozgrywki. Jedynymi wymaganiami, aby zagrać, będzie połączenie z internetem, system iOS 11 na urządzeniach iPhone 6s, SE, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 i iPad 2017 oraz nowszych. Ja sam na przykład nie jestem posiadaczem żadnego sprzętu z iOS. I co teraz? O to również się nie martwcie. Twórcy jasno i wyraźnie napisali: wierzymy, że dostępność tego samego tytułu na różnych platformach to przyszłość świata gier. Co wiąże się z tym, że grę będzie można pobrać w przyszłości również na urządzenia z systemem Android. Niesamowitym jest, że chcą zrobić tak, aby grafika na telefonach nie uciekała od tej na PC-tach czy też konsolach. No nie powiem, jest to wielki krok ze strony Epic Games, który na pewno zakończyłby się sukcesem, bo jak wiemy, robią oni wszystko, aby gra była jak najlepsza. Wiele osób skarżyło się, że nie posiadają konsol, czy też wystarczająco dobrych komputerów. No i proszę, najwidoczniej biorą sobie wszystko do serca i wyszli z taką inicjatywą, bo w końcu w tych czasach chyba każdy ma telefon z Androidem czy iOS-em. Kończąc ten film dodam, grajcie kiedykolwiek chcecie, gdzie chcecie. Jeszcze żadna gra tego typu nie była aż tak rozpowszechniana, co może być dla Fortnite kolejnym wielkim krokiem. Zapowiedziane również jest, że 12 marca zostaną dodane nowe informacje dotyczące właśnie tej aplikacji, więc najwyraźniej pozostaje nam tylko czekać. A jestem pewien, że twórcy przygotują dla nas jakiegoś fajnego skina związanego z iOS czy też Android, więc będzie to fajna okazja dla kolekcjonerów takich ekskluzywów. Przyznam, że jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie, a wy? Dajcie znać, co o tym sądzicie, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i cześć.